Jakub Rećko, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu wydarzeń minionego miesiąca. 5 lutego w Biskupieckim Domu Kultury odbyło się kolejne z comiesięcznych spotkań Babskiego Gadania. Spotkanie uświetnił występ zespołu Wapniaki. Biskupiecki Zespół Muzyczny może pochwalić się wieloma koncertami na różnych scenach muzycznych, jednak występ na scenie Biskupieckiego Domu Kultury na długo zostanie w ich pamięci. Wszystko dzięki publiczności, która gorącymi brawami nie tylko witała, ale i nagradzała każdy wykonany utwór. Sala widowiskowo-kinowa Biskupieckiego Domu Kultury w lutym gościła nie tylko muzyków, ale i rozpoznawalnych w całej Polsce komików i stand-uperów. Z okazji Święta Zakochanych do Biskupca zaproszono dobrze znanych z występów scenicznych i telewizyjnych Jakuba Poczętego i Tomasza Nowaczyka. Walentynkowy program skierowany był do pełnoletniej widowni, która wypełniła salę niemal do ostatniego miejsca. W hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu rozegrano kolejne mecze 13. Halowej Ligi Piłki Nożnej Futsal. W rozgrywkach udział bierze aż 30 zespołów, a drużyny rywalizują ze sobą w pierwszej i drugiej lidze oraz w lidze zakładów pracy. Mecze odbywające się w lutym dla wielu drużyn były okazją do odskoczenia rywalom w tabeli i niewykluczone, że punkty zdobyte w minionym miesiącu okażą się kluczowe na finiszu rozgrywek. Sportową rywalizację Halowej Ligi Piłki Nożnej można będzie śledzić w każdy weekend do końca marca. Już po raz 23 w Biskupcu odbywał się ogólnopolski turniej brydża sportowego. O puchar burmistrza Biskupca rywalizowało ze sobą kilkadziesiąt par z całego regionu. Ilość graczy przekroczyła oczekiwania organizatorów. W turnieju organizowanym w Starej Kaflarni udział wzięły aż 52 pary. Rywalizacja, która rozpoczęła się w niedzielny poranek, trwała przez cały dzień. Puchary i wyjątkowe nagrody najlepszym graczom wręczyli burmistrz Kamil Kozłowski oraz organizatorzy turnieju Ewa i Andrzej Olczak. Witajcie w naszej bajce. Pod takim hasłem 23 lutego odbył się 8. dawajowy zlot morsów. Porywisty wiatr nie odstraszył gości, którzy licznie pojawili się na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Nie zabrakło pana Kleksa, świnki Peppy i wielu innych dobrze znanych postaci z bajek. Zlot rozpoczął tradycyjny dadajowy bieg morsów o puchar burmistrza. W biegu udział wzięło kilkuset biegaczy, którzy do pokonania mieli 10-kilometrową trasę. W kategorii Open wśród kobiet najlepsza okazała się Paulina Peczyńska, zaś wśród mężczyzn najlepszy był Konrad Nosarzewski. W oczekiwaniu na wspólną kąpiel każda z grup morsów miała okazję zaprezentować się na scenie, spróbować lokalnych przysmaków, skorzystać z sauny i wspólnie bawić się podczas koncertu zespołu Top Girls. Zwieńczeniem zlotu była wspólna kąpiel w zimnej wodzie. Całą relację z 8. edycji dadajowego zlotu morsów można będzie obejrzeć 3 marca w kolejnym programie telewizji Biskupiec. W tym podsumowaniu to już wszystko. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia rozmowy miesiąca, w której pozostaniemy w temacie morsowania, a moim gościem będzie nie kto inny jak Andrzej Kołodyński. Zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Rozmowa Miesiąca. Naszym dzisiejszym gościem będzie Andrzej Kołodyński, biskupiecki mors. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Bardzo często mówi się, że morsowanie gdzieś tam dla osób, które oglądają to z boku, no wygląda przeraźliwie, strasznie, ale często też rozmawiając z morsami przekonują, że to wcale aż tak nie boli, przy czym ma dobry wpływ na zdrowie, na samopoczucie. To już tak na samym wstępie. Czy tak faktycznie jest? Tak jest. Wiem ze swojego doświadczenia. Pierwszy raz pojechaliśmy z żoną i z córką do Trójmiasta i tam właśnie zobaczyłem ludzi, było to 11 lat temu, którzy morsują. Powiem szczerze, że troszkę mnie to przeraziło, ale jednocześnie zainteresowało, zacząłem z nimi rozmawiać i zainspirowali mnie właśnie wtedy do tego, żeby próbować się kąpać, spróbować pierwszy raz. Zrobiłem to nie w Gdańsku, tylko u siebie w stawku koło domu. Bardzo przeżycie było, że tak powiem, pierwsze niemiło, dlatego że robiłem to sam, nie miałem wiedzy na ten temat. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że ludzie, którzy patrzą na nas z boku, marzną dużo bardziej niż my w tej zimnej wodzie. Jak wygląda ta, powiedzmy, taka procedura tego, zanim się wejdzie do wody? Co takiego trzeba wykonać, zanim się właśnie wejdzie do wody? Podstawą, żeby dobrze czuć się w zimnej wodzie, jest wykonanie dobrej rozgrzewki. I taką rozgrzewkę właśnie robimy u nas na spotkaniu nas, czyli biskupieckich morsów nad jeziorem Dadaj.
Bardzo wielką rolę przykładamy do dobrego rozgrzania się. Trwa to około 15 minut. Niektórych ludzi oczywiście zraża. Może zrazić, bo jest to dosyć trudna rozgrzewka, ciężka. Natomiast doznanie później w zimnej wodzie jest zupełnie inne, gdy zrobimy ją tak porządnie, tak dogłębnie rozgrzejemy organizm. To nie może być jedna, dwie minuty, bo się zziajamy, a my się nie rozgrzejemy. Organizm musi być rozgrzany wewnętrznie i wtedy w zimnej wodzie jest ciepło. Jak obserwuję sobie, jak zmienia się też moda i w ogóle patrzenie na samo zjawisko morsowania, to chyba można powiedzieć, że już jest trochę lepiej, jeśli chodzi w ogóle o ochotników do tego, żeby spróbować tego typu aktywności i też takiego hobby. Czy pan też zauważa właśnie to, że więcej osób się do was zgłasza i więcej osób jest w ogóle zainteresowanych? Zdecydowanie. Ja śledzę też portale morsowe z racji tego, że organizujemy też wyjazdy bądź u nas zlot. I naprawdę klubów w Polsce jest masa. W samym Biskupcu przewinęło się już tak lekko, licząc z około 200 osób. Także moda na morsowanie trwa. Przy czym skutki dobroczynnego wpływu morsowania są tak świetne, że to nie musi być tylko moda, tylko wręcz konieczność dla niektórych osób, żeby się kąpać i żeby czerpać z tego korzyści dla organizmu swojego. A jak to tak mniej więcej wygląda? Ktoś się do was zgłasza, mówi, że chciałby razem z wami gdzieś tam spróbować, pyta, jak to wszystko zrobić, czy bardziej najpierw przychodzi, obejrzy, jak wy się bawicie dobrze i potem... Zdecydowanie więcej osób przychodzi, patrzy, jak to się odbywa, staje na pomoście, my zawsze mówimy, zapraszamy oczywiście, także z tego, co nawet kojarzę, masę osób, które teraz się kąpie, to właśnie zaczynało od tego, że nieśmiało zerkało, jak to wygląda, przypatrywało się i później, gdy zobaczyli, no skoro kilkadziesiąt osób w tej wodzie siedzi, to znaczy, że ja też potrafię, tak sobie mówili i w ten sposób rozpoczynali swoją przygodę z morsowaniem. Czy są jakieś ograniczenia na przykład, czy wiekowe, czy też pod względem chociażby, no nie wiem, wiadomo, gdzieś odporności samego organizmu, żeby przeciwwskazania na przykład, żeby próbować? Tak, wiekowych nie. Widzieliśmy osoby naprawdę od noworodka, może nie noworodka, ale malutkich dzieci, po osoby naprawdę w starszym wieku. Natomiast względy zdrowotne jak najbardziej. Jeśli ktoś by chciał do nas dołączyć bądź sam rozpocząć przygodę z morsowaniem, zdecydowanie trzeba poradzić się lekarza. Są schorzenia, które wykluczają, czyli nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca. Tam już trzeba zasięgnąć porady lekarskiej i zapytać się, czy możemy. Także zdecydowanie najpierw stwierdzić, czy zdrowotnie możemy to robić, a później przyjść do nas. Niedziela, godzina 12:30. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Plaża Słoneczny Brzeg nad jeziorem Dadaj. Wy bardzo często bierzecie udział w różnego rodzaju wydarzeniach, czy to charytatywnych, czy takich stricte rozrywkowych. Dla was, dla biskupieckich morsów, to jest taka okazja, żeby raz spędzić chyba czas ze sobą, przy okazji spełniać swoją pasję, którą jest właśnie morsowanie, ale też chyba obcowanie z drugim człowiekiem. Tak, no ja zawsze uważałem, że człowiek jest zwierzęciem stadnym i zdecydowanie dużo fajniej jest przebywać w grupie i robić coś w grupie ludzi. I to, że morsujemy razem, tworzą się jakieś przyjaźnie, grupa żyje różnymi wydarzeniami, jest to fajne i integrujemy się. Zawsze każdemu mówię, ta niedziela to jest też taki, akurat może w moim przypadku mamy tego ruchu aż za dużo czasami, ale jest to taki dzień, jeśli ktoś morsuje, trzeba wyjść z domu, dostać się na ten Słoneczny Brzeg nad Dadaj do nas rowerem, przybiec, nawet dojechać. Kilkanaście minut rozgrzewki, kąpiel, później często ognisko, naprawdę parę godzin spędzonych aktywnie, niezależnie od pogody, na świeżym powietrzu. Także samo to już powinno ludzi zachęcać do tego, żeby wyjść z domu. Wierzę też, że morsowanie nie jest dla każdego, bo nie dajmy się zwariować. No nie każdy będzie do tej zimnej wody wchodził, ale morsy to jest taka grupa ludzi pozytywnie nastawionych do życia. I może też dlatego jest nam łatwiej cokolwiek zorganizować, wyjechać wspólnie, jakieś integracyjne spotkania, branie udziału właśnie, tak jak pan mówił, w akcjach charytatywnych, w jakichś akcjach dla miasta. Po prostu jest to grupa ludzi, którym się chce coś robić, a nawet jeśli ktoś do nas dołączy, kto nie czuje w sobie czegoś takiego, to
poprzez to, że widzi, jak my funkcjonujemy, próbuje się dostosować do tej grupy. Wiadomo, że nie wszyscy, no bo jesteśmy różni. Są ludzie, którzy nie lubią w grupie robić takich rzeczy, wolą sami. Trzeba to oczywiście docenić i ważne, żeby robić to, co się czuje wewnętrznie, że jest dla nas dobre. Ciężko jest właśnie tak ogarnąć taką gromadkę, bo to jednak są ludzie, którzy są pełni emocji, energii, więc pewnie gdzieś tam te emocje też zawsze buzują. Wiadomo, tam gdzie jest duża grupa ludzi, są różne osobowości i każdy z nas jest inny, ale trzon biskupieckich morsów stanowi grupa, która od lat się kąpie. My znamy się prywatnie. Spotykamy się nie tylko na morsowaniu, bo mogę powiedzieć, że z grupy biskupieckich morsów powstała grupa też biskupiec biega. Biegamy. Duża grupa biskupieckich morsów chodzi na, powiem trochę, zareklamuję, najlepszy adres w mieście, ulica Żytnia, klub Sparta, biskupiec. Tam ćwiczymy crossfit, tam są zajęcia na siłowni. I gro tej grupy, która tam chodzi, wywodzi się również z biskupieckich morsów. Aczkolwiek, mówię, u nas naprawdę każdy robi, co chce, nikomu nic nie narzucamy. Wszystko to, co robimy, jest dobrowolne. Ale jak mówię, nie formalizujemy swojej działalności, ponieważ chcemy, żeby to było wszystko robione na zasadzie, że my możemy, ale nie musimy. Tak jak pan wspomniał, jesteście grupą ludzi otwartych, bardzo aktywnych i korzystacie z tej energii, którą macie w sobie, do tego, żeby pomagać innym. W ogóle skąd pojawił się taki pomysł, żeby się angażować faktycznie w takie akcje charytatywne? Bo tu nie chodzi nawet o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale o wiele innych wydarzeń. Jesteście taką, można powiedzieć, stałą jednostką, która zawsze pomaga, która zawsze stara się angażować właśnie w pomoc innym. Może przez to, że te endorfiny, które wydzielają się w naszych organizmach w czasie kąpieli, powodują to, że człowiek czuje się szczęśliwy, spełniony i ma na tyle energii i czuje w sobie tą energię, że wie, że oprócz tego, że my funkcjonujemy na co dzień, że są ludzie, którym trzeba pomóc. Może nie można też przesadzać, bo nie robimy tego nie wiadomo jak dużo. Ale jeśli tylko możemy, to staramy się i no, z racji tego pochodzimy z różnych środowisk. Każdy gdzieś pracuje, każdy coś dostrzega na swoim podwórku, rzuca hasła, a my wtedy staramy się jakoś do tego dostosować. I myślę, że ogólnie ludzie wszyscy, którzy są pozytywnie nastawieni do życia, mają w sobie tą empatię i chęć pomagania innym. Myślę, że stąd się to bierze. Często wyjeżdżacie też, żeby spotykać się z innymi morsami. Do tej pory jakie miasta udało się odwiedzić, z jakimi morsami współpracujecie? Jak wyglądają właśnie te współprace, te spotkania z innymi takimi grupami? Bardzo często jeździmy do Trójmiasta. Staramy się raz w roku pojechać, spotkać z innymi klubami, ale no, wykąpać się w morzu, bo jest to troszkę inne doznanie niż... No właśnie, czyli nie tylko jezioro, ale też morze. Tak, oczywiście. Trochę inne doznania są w morzu niż w jeziorze. Fala, wiatr, słona woda. Troszkę inaczej to wygląda. Wychodzimy z założenia takiego, że jeśli my robimy swój zlot, bardzo się cieszymy, jeśli możemy gościć morsów u siebie, więc my też powinniśmy, gdy są organizowane jakiekolwiek imprezy w innych miastach, pojechać, odwiedzić, dobrze się bawić, spotykać się z ludźmi po prostu pozytywnie nastawionymi, a przy okazji robić sobie wycieczkę, bo zawsze byliśmy w Sokółce. Tam morsy z Sokółki zorganizowały nam wycieczkę po swoich terenach, Kruszyniany, Tatarska, Jurta. Planujemy jeszcze w kolejnych latach na pewno zwiedzić nowe miejsca i bywać po prostu, patrzeć, podglądać inne morsy, patrzeć jak oni organizują swoje życie, swoje imprezy, przenosić to co fajne na nasz grunt. Jako właśnie, że jesteśmy już po 8. edycji waszego zlotu, który organizujecie. I jak teraz już pan patrzy z perspektywy tych kilku edycji, czy jest łatwiej, trudniej pozyskiwać i osoby zainteresowane, i tych, którzy właśnie was wesprą finansowo przy organizacji? Jak to wyglądało od samego początku? Jak pan to teraz ocenia? Pierwszy wyjazd biskupieckich morsów był do Starych Jabłonek. Byliśmy w ogóle zszokowani, bo 7 ekip telewizyjnych, nawet chińska telewizja się pojawiła. Kręciła reportaż z tego wydarzenia i obserwując to, co się tam dzieje, stwierdziliśmy, że
Przecież mamy takie piękne miejsce u siebie nad jeziorem Dadaj, plaża, słoneczny brzeg. Spróbujmy coś takiego zrobić u nas. I właśnie 8 lat temu po raz pierwszy własnymi siłami wtedy, czyli każdy dawał ile mógł, zrobiliśmy pierwszy zlot, na którym kąpało się w Biskupcu 100-kilkadziesiąt osób. Byliśmy mega zadowoleni, że tyle ekip przyjechało. I pierwsze 3 zloty były robione takim własnym sumptem, czyli każdy załatwiał cokolwiek mógł sam, chodził, szukał sponsorów, szukał wsparcia, jakiegoś dofinansowania. I po tych 3 zlotach udało nam się pozyskać nasze władze biskupieckie, które zobaczyły, że no coraz więcej ludzi przyjeżdża. Jest to w okresie zimowym fajna promocja miasta, bo pojawiało się u nas ponad 25 klubów morsowych, czyli dużo ludzi przyjeżdżało, dużo ludzi z miasta pojawiało się na tych imprezach i na stałe ta impreza wpisała się do kalendarza zimowych imprez i regionu naszego, i naszego miasta. Z tego miejsca chciałbym mocno podziękować właśnie wszystkim sponsorom, między innymi głównemu sponsorowi, jakim są władze biskupca, bo rozrosło się już do takiej wielkości, rozrosła się ta impreza do takiego poziomu, że niestety sami nie dalibyśmy rady, jako że jest to i bieg morsa, i zlot, występ zespołu. Trzeba sobie zdać sprawę, nam nie chodzi o nie wiadomo jakie pieniądze, bo to jakieś nagrody. My sobie zawsze wyznaczamy taki cel, żeby w Biskupcu przyjąć tak wszystkich gości serdecznie, żeby ich ugościć, żeby oni chcieli do nas sami wracać. I po 8 zlotach mogę powiedzieć, że tak jest, ponieważ zapraszamy oczywiście, ale telefony dzwonią i ludzie sami mówią, że nie wyobrażają sobie, żeby do nas nie przyjechać. Także to jest miłe, ale to dzięki sponsorom, dzięki władzom miasta, dzięki morsom biskupieckim oczywiście, którzy bardzo, nawet jak nie mają czasu, to w tym ostatnim tygodniu przed zlotem naprawdę każdy się spręża i robimy wszystko, żeby ludzie chcieli do nas wrócić. Nie tylko morsy, ale również ludzie, którzy z boku chcą popatrzeć na tą imprezę. Także bardzo się staramy o to, żeby zrobić tą otoczkę, żeby między innymi tematyczne zloty są tego przykładem. Ludzie się wtedy przebierają, przygotowują, jest trochę kolorytu więcej, ładniej to wygląda, lepiej się bawią wtedy po prostu. Braliście udział właśnie w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbył się już zlot. Co macie dalej w planach na przestrzeni tego roku? Czy już w głowie jest jakieś plany na kolejne wydarzenia? Tak, oczywiście no, jest to 8 zlot, czyli zbliżamy się powoli do 10 za 2 lata. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić jeszcze, chociaż ta poprzeczka, ten balonik, że tak powiem, cały czas pompujemy i nie wiem, czy to już nie jest ten moment, gdzie trzeba sobie powiedzieć dość, starać się już nie rozbudowywać tej imprezy, bo nie wiem, czy tam się pomieścimy w końcu. Ale tak, mamy plany, mamy już kolejny temat na przyszły zlot, oczywiście w przyszłym roku, ale to ogłosimy później. A zobaczymy, no życie czasami weryfikuje różne rzeczy, ale zobaczymy, co czas pokaże. Na pewno będziemy się kąpać. Czyli w tym roku jeszcze można będzie was, można zobaczyć, tak przynajmniej do marca, tak? Tak, myślę, że do połowy kwietnia i później będziemy kończyli sezon. Jeszcze nie wyznaczyliśmy terminu, ale tak najczęściej na początku kwietnia kończymy sezon, a zaczynamy w połowie października. Zatem serdecznie dziękuję za spotkanie. Drodzy Państwo, naszym gościem i moim gościem był pan Andrzej Kołodyński, biskupieckie morsy. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam już teraz na kolejne rozmowy miesiąca. Do zobaczenia.